Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w imieniu współorganizatorów. Tak jak mówił Pan prowadzący, nasz dzisiejszy jubileuszowy 25. Powiatowy Przegląd Orkiestr Zdętych to Starostwo Powiatowe Gmina Kłobuck i Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pośle, jak ocenia Pan poziom tegorocznych występów na przeglądzie orkiestr dętych? Trudno mi jest oceniać, natomiast mogę się posłużyć opinią jury, które tutaj w międzyczasie były wyrażane. Powiatowy przegląd orkiestr w powiecie kłobuckim to jedna z najlepszych imprez tego typu w województwie śląskim. Często przeglądy wojewódzkie nie mogą się równać z tym, co dzieje się w powiecie kłobuckim i dzisiaj jest tego przykład. 10 najlepszych orkiestr powiatu kłobuckiego, orkiestr działających w ochotniczych strażach pożarnych, przy gminnych ośrodkach kultury, występuje tutaj na rynku w Kłobucku i robi furorę wśród publiczności i wśród jury. A przypomnę, że na czele jury stoi pan pułkownik Mariusz Dziubek, były kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, więc to jest najwyższa półka. Zawsze dbaliśmy to, jeszcze kiedy byłem starostą, o to, żeby jury było na najwyższym poziomie. I to chyba też punktuje, że dzięki ciężkiej pracy muzyków, kapelmistrzów, te orkiestry są wspaniałe. A czy ma Pan swoich faworytów? Swoich faworytów nie mam. Wszystkie orkiestry są ważne, obsługują wiele uroczystości patriotycznych, natomiast od wielu lat jest taka czołówka, jest orkiestra z Wręczycy, orkiestra z Krzepic, z Zajączych, z Miedzna, z Ostrów. Coraz lepiej grają orkiestry ze Złochowic, z Panek, z Kamyka, więc tutaj nie ma faworytów. Jury zdecyduje, wszyscy są ważni. A dlaczego należy wspierać działalność orkiestr dętych nie tylko w powiecie, ale w ogóle? 10 orkiestr, każdy przynajmniej 30 muzyków, 40 czy 50, to jest kilkaset osób. Nie wszyscy tu dzisiaj występują, bo są grupy majoretek, są młodsze grupy w tych orkiestrach. Młodzi ludzie, często dzieciaki czy młodzież, mają zajęcie w domach kultury, rozwijają swoje pasje, talenty i to jest to, o co od tylu lat zabiegamy jako Starostwo Powiatowe, jako Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i to jest dzisiaj finał tutaj taki powiatowy. Jesteśmy z tego dumni. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło po raz pierwszy powitać na tak wspaniałym wydarzeniu, jakim jest jubileuszowy 25. Przegląd Orkiestr Dętych tutaj na rynku w Kłobucku. Pewnie już żeście to zdążyli zauważyć i stwierdzić, jest w orkiestrze dętych jakaś siła. Wspaniale ubrane nasze orkiestry, wspaniale zaprezentowały się podczas przemarszu tutaj na płytę rynku w Kłobucku, a teraz posłuchajmy ich wykonań. Starosto, czy dla starostwa powiatowego ważne jest wspieranie działalności orkiestr dętych? Oczywiście, to już 25. jubileuszowy przegląd orkiestr dętych. Ciągle byliśmy związani z tym, jeszcze poprzedni pan starosta Henryk Kiepura. Oprócz tego, jak dobrze wiemy, działamy i pan obecny poseł i ja w strukturach ochotniczych straży pożarnych, a to był zawsze nieodłączny element przegląd orkiestr dętych dla krzewienia kultury na terenie naszego powiatu. A czy ma Pan dzisiaj jakichś swoich faworytów, jeśli chodzi o orkiestry na dzisiejszej imprezie? Tak, mam, ale nie zdradzę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tendencyjnie. Mam oczywiście po przemarszu 3 kandydatów na podium. Jak również tutaj w tych występach scenicznych, które były, również widzę swoich kandydatów, ale byłoby nie tak ten, gdybym powiedział kogo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.
jeden z jurorów, pan Mariusz Dziubek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jak ocenia pan poziom tegorocznego przeglądu orkiestr DENT? Ten festiwal to już jest sprawdzona marka, sprawdzona jakość, która się nie wytworzyła ani w ubiegłym roku, ani dwa lata temu, nawet trzy, bo od 25 lat i to się słyszy każdego roku. To już jest sprawdzona jakość, sprawdzona marka i tak patrzyłem, jurorując w Polsce na różnego rodzaju festiwalach i w różnych częściach naszego kraju, ten przegląd ma już swoje miejsce, ma już swoją jakość, o nim się mówi i naprawdę niech trwa, niech trwa, niech trwa. A co pan myśli o repertuarze, bo jest naprawdę różnorodny? Tak, jest dopasowany, chociaż musiałbym z kapelmistrzami porozmawiać, aby jeszcze ten potencjał orkiestr jeszcze bardziej wydobyć, jeszcze bardziej dopasować go do publiczności. To jest muzyka filmowa, to jest również muzyka klasyczna, muzyka rozrywkowa. No, to jest siła dęciaków i te orkiestry tę moc i energię i potencjał z dęciaków wydobywają właśnie. Burmistrzu, jak pan ocenia poziom tegorocznego przeglądu orkiestr Dętych? Bardzo wysoko. Naprawdę jestem pełen podziwu dla umiejętności, dla kunsztu muzycznego wszystkich orkiestr. Dla mnie to naprawdę duży podziw, tak jak powiedziałem, dlatego że nieraz miałem okazję oczywiście słuchać koncertów poszczególnych orkiestr indywidualnych, ale dzisiaj mieliśmy dawkę tak potężnej, wspaniałej muzyki, że może to ze względu właśnie na jubileusz 25-lecia, że wszystkie zespoły weszły na bardzo wysoki poziom i mieliśmy możliwość podziwiania ich na scenie i przed sceną również. Czy dla gminy jest ważne, żeby wspierać te orkiestry Dente w poszczególnych miejscowościach? Oczywiście my mamy jedną orkiestrę Dentą OSP Kamy, która koncertuje od wielu lat, ale oczywiście dzisiaj mieliśmy okazję oglądać orkiestry i słuchać przede wszystkim orkiestr, które działają przy Miejskich Ośrodkach Kultury, które działają od lat, koncertują nie tylko w Polsce, ale za granicą, więc jakby rywalizacja z tymi zespołami jest trudna, ale powiem uczciwie, że naprawdę wszystkie wspierają się na wysoki poziom umiejętności, wszystkie orkiestry mają wspaniałych muzyków i wspaniałych kapelmistrzów. We'll be right back.